Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat oświata i wychowanie w Polsce. Naszym gościem jest pan Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Witamy pana ministra w naszym studiu. Witam serdecznie, szczęść Boże. Ostatnio przeczytałem w naszym dzienniku artykuł pana Leszka Żebrowskiego. Wielokrotnie też i u nas na antenie bywał. Człowiek bardzo kompetentny, jeżeli chodzi o historię. I chciałbym fragmencik zacytować tego, co napisał właśnie 1 grudnia. Przez 30 lat od 1989 roku nie dorobiliśmy się modelu kształcenia i wychowania na miarę naszych oczekiwań. Zmieniają się ekipy rządzące, a przestarzały model rodem z głębokiego PRL-u nadal trwa i ma się całkowicie dobrze. Pokazały to ostatnie strajki niektórych nauczycieli i ich żądania. Wszystkim więcej, porówno, ale przy tym żadnych wymagań. Klasowe podejście kultywowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zastąpiło sprawy wychowania, nauczania narzucone przed dziesiątkami lat. Do tego biurokratyczne struktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako bezwładny moloch, kuratoria, wydziały oświaty w samorządach. Jak pan minister do tego się odniesie? No bo rzeczywiście my jako Polacy czegoś się też spodziewamy. I po ministrze, i po rodzice przede wszystkim, którzy posyłają dzieci, chcieliby, żeby te dzieci były wychowywane, bo dziś, żeby nie byli tylko jakimiś tam odbiorcami, albo kształtowane jak kiedyś przez PRL, przez komunistów, tak dziś może przez nowe elity, które też chcą narzucić, myślę, i LGBT, nawet przejdzie w szkołach, tylko żeby był dostęp do internetu. No, nie do końca na szczęście tak jest i ta wizja pesymistyczna Leszka Żebrowskiego chyba nie do końca jest prawdziwa. Oświata jednak się zmienia, zresztą tak samo jak i cała Polska po 1989 roku. Choćby kompetencje samorządu i państwa w tym czasie mocno się zmieniły. Samorząd przejął sporą część obowiązków. Na samym początku przypomnę, że tylko szkoły podstawowe były prowadzone przez samorządy, potem także i szkoły średnie. Zmieniła się ostatnio także struktura szkół. Ta zmiana kojarzona głównie z panią minister Anną Zalewską ciągle jeszcze trwa, bo być może nie wszyscy z Państwa zdają sobie z tego sprawę, że ta reforma dopiero od września trafiła do szkół średnich. Tu stopniowo przywracamy 4-letnie liceum, a równolegle absolwenci ostatnich klas gimnazjów kończą jeszcze 3-letnie liceum. A więc ta zmiana strukturalna ciągle jeszcze trwa, a wraz z nią także zmiana programowa. I wbrew temu, o czym pisał Leszek Żebrowski, ta zmiana programowa między innymi zakłada także zwiększenie znacznie większej uwagi na sprawy wychowawcze. Uważamy, że szkoła ma nie tylko i wyłącznie nauczyć pewnej wiedzy, umiejętności z poszczególnych przedmiotów, ale ma także wychować młodego człowieka na dobrego człowieka i na dobrego patriotę, na dobrego Polaka. To dlatego między innymi przywróciliśmy nauczanie historii we wszystkich klasach szkoły średniej, bo być może część z Państwa, część naszych telewidzów nie zdaje sobie z tego sprawy, że w tym modelu proponowanym przez Platformę Obywatelską po pierwszej klasie szkoły średniej przytłaczająca większość uczniów nie miała już systematycznego wykładu historii. To oczywiście spowodowało, że kilka przynajmniej roczników młodych Polaków jest na bakier z historią, bo kończyli wykład historii w pierwszej klasie szkoły średniej i tylko ci, którzy szli do klas z rozszerzoną historią, do klas humanistycznych, mieli ten wykład historii aż do matury i niewielka część z nich tę maturę zdawała. I to zmieniliśmy. Teraz od września ci, którzy są absolwentami szkół podstawowych, będą mieli już systematyczny wykład historii aż do matury. Mamy nadzieję, że ten zwiększony czas, który nauczyciel będzie mógł poświęcić uczniowi, przełoży się nie tylko i wyłącznie na lepsze efekty kształcenia, na lepsze umiejętności, ale i także na te sprawy wychowawcze. A kwestia tych książek, bo właśnie pan Leszek Żebrowski podnosi, no zacznijmy od podstawowej sprawy, czyli takiego przyjętego systemu wartości. Czy to jest taki system właśnie poperelowski? Bo kwestia język, antybohaterowie na piedestale, prawda? I w podręcznikach do języka polskiego i historii nad tym on boleje. Walczymy o dobre podręczniki, na przykład doktora Leszka Szcześniaka
została usunięta, prawda? Tam takie śpeany dziennikarzy Gazety Wyborczej podnosili pytanie też, jakie środowiska się pod tym podpisywały. Też, można powiedzieć, potomkowie rodem z komunizmu podpisywali się pod tym, żeby właśnie na przykład taką dobrą książkę do historii wycofać, żeby ją, prawda, zrzucić. Ale tu znowu, pan Leszek Żebrowski odnosi się tak naprawdę do sytuacji tej z czasów Platformy, bo my... Chociaż to jest artykuł 2019, to jest pierwszy. Tak, ja to rozumiem, ale mam wrażenie, że duża część tych argumentów odnosi się do tego stanu, który pani minister Zalewska zmieniała tak, i który cały czas czekamy, prawda, i który ciągle trwa. Przecież przed chwilą mówiłem o tym, że ta reforma strukturalna i programowa dopiero teraz trafia od września do szkół średnich. Wcześniej przecież uczniowie uczyli się według tej starej podstawy i proszę sobie wyobrazić, że choćby wykład historii był zorganizowany w ten sposób, że gimnazjaliści w ciągu 3 lat pracowali na lekcjach historii i doprowadzone to było do początków XX wieku, a potem dopiero po I wojnie światowej kończyli wykład z historii już w pierwszej klasie szkoły średniej. A potem już nie mieli systematycznego wykładu historii w kolejnym, drugim i trzeciej klasie, tylko mieli taki przedmiot historia i społeczeństwo, w którym były takie wyrywki historii i wiedzy o społeczeństwie, które nauczyciele dosyć swobodnie mogli sobie interpretować. I uczeń, który miał całościowej wizji historii, wiedzy podstawowej z historii, trudno, żeby go można było zainteresować jakimiś wyrywkami historycznymi. Chyba, że ktoś w domu albo sam był tym zainteresowany, miał dosyć szeroką wiedzę i mógł wtedy także na lekcjach się wykazać. My doprowadziliśmy do tego, choćby we współpracy z IPN-em i twórcami nowej podstawy programowej, a wśród nich są także, jeśli chodzi o historię, historycy IPN-u, choćby pan profesor Suleja, przywracamy właściwe miejsce tym bohaterom, o których zapominano w starej podstawie programowej. To dlatego jest także miejsce choćby dla żołnierzy wyklętych, bo wiem, że pan Leszek Żebrowski także tą tematyką na co dzień się często zajmuje i ona jest właściwie już pokazana w programach historycznych. Dziś uczeń, który będzie kończył szkołę średnią, nie powinien mieć wątpliwości co do tego, kto był bohaterem. Czy komuniści, którzy dzięki bagnetom sowieckiej armii przejęli władzę na terenie Polski, czy ci, którzy do końca, często już w pojedynkę w latach 50. jeszcze próbowali walczyć, nie poddawali się, bo zdawali sobie sprawę, że jeżeli się poddadzą, to czekają ich tortury, męczarnia, a w końcu także i śmierć. Niestety tamte fragmenty dawnej propagandy PRL-owskiej ciągle funkcjonują w naszej przestrzeni publicznej, także poza szkołą. Proszę zwrócić uwagę na to, jak chociażby, co się dzieje w mediach przy okazji Święta Żołnierzy Wyklętych. Przecież w okolicach 1 marca nasza strona patriotyczna przypomina bohaterów, mówi o tych najbardziej znanych dowódcach, określamy ich jako żołnierzy niezłomnych, mówimy, że oni byli ostatnimi, którzy próbowali postawić się komunistycznej władzy, a z drugiej strony w bardzo wielu mediach liberalnych, choćby w Gazecie Wyborczej, o której ksiądz ojciec wspomniał, słyszymy, że to byli zwykli bandyci. To jest ewidentnie przejęcie takiej narracji, takiej propagandy, którą komuniści przez kilkadziesiąt lat próbowali karmić Polaków, próbując zohydzić w oczach Polaków żołnierzy wyklętych, pokazując sfałszowaną historię i dzisiaj nie tylko szkoła, ale także IPN i także choćby telewizja publiczna, próbujemy odkłamywać świadomość Polaków, zwłaszcza tych starszych, którzy mają za sobą edukację w czasach PRL-u, czy w tych ostatnich latach, kiedy rządziła jeszcze Platforma. Tej zmiany nie da się dokonać od razu. Ona będzie niestety trwała, a mamy też problem z tymi co najmniej kilkoma, kilkunastoma rocznikami, którzy uczyli się według starych zasad. Ostatnie z nich w tej chwili kończą jeszcze szkołę średnią. Czy pan minister podpisałby się pod tymi wszystkimi podręcznikami do języka polskiego i historii, którą pan przytacza podstawę programową, żeby dzieci się właśnie z tego uczyły, żeby nauczyciele z tego właśnie korzystali? Jest co najmniej kilka podręczników i do historii, i do języka polskiego. Nauczyciele mają tutaj dosyć swobodny wybór. Jeszcze raz przypomnę, że w szkole podstawowej ta zmiana programowa już się dokonała. Tam podręczniki musiały być dostosowane do nowej podstawy programowej. Natomiast dopiero w pierwszych klasach szkoły średniej i to tylko w tej części, która dotyczy uczniów, którzy kończyli 8-letnią szkołę podstawową, jest już nowy typ podręcznika oparty na nowej podstawie programowej. Natomiast większość
większość uczniów szkół średnich, zarówno w liceach, w technikach, jak i szkołach branżowych, ciągle korzysta jeszcze ze starych podręczników, bo tam ciągle obowiązuje jeszcze stara podstawa programowa. Niestety ta zmiana systemowa i programowa nie jest możliwa do dokonania w ciągu jednego dnia czy w ciągu jednego roku. I tak pani minister Zalewska krytykowana była za to, że ta reforma była wprowadzana zbyt szybko. Proszę przypomnieć sobie, co pisano w gazetach w 2017 czy 2016 roku. To był jeden z najważniejszych powodów krytyki reformy, że ona dzieje się zbyt szybko. Czas pokazał, że tamte obawy, które pojawiały się w mediach liberalnych i lewicowych, że uczniowie nie będą wiedzieli chociażby do jakiej szkoły trafią 1 września 2017 roku, że będzie ogromny chaos, zupełnie się nie sprawdziły, jak wiele innych kłamstw i oszczerstw, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, także w sprawie reformy edukacji. To i tak było dosyć szybkie tempo, ale niestety te zmiany takie bardzo poważne muszą trwać co najmniej kilka lat, żeby nie wprowadzić rzeczywiście jakiegoś poważnego zamieszania. A jesteście Państwo w stanie oceniać nauczycieli, jak tą podstawę programową realizują, z jakich książek tak naprawdę uczą, bo może być tak, że ten PRL będzie obecny przez takie, no nie wiem, dowolność. Ja nie mówię, że trzeba knebel komuś zakładać, bo nie tędy droga, tylko pytanie, czy dopiero gdy jakaś skarga będzie, czy też Państwo macie jakiś jasny ogląd tego, co tak naprawdę dzieje się, gdy myślimy o wychowaniu, o właściwym kształceniu, o tej oświacie takiej, która byłaby z prawdziwego zdarzenia, no pod którym byśmy się jako też Polacy, rodzice, którzy zaufali państwu, czy ufają szkole, nie zostali zawiedzeni. W podstawach programowych kształcenia ogólnego i poszczególnych przedmiotów wyraźnie wskazujemy wartości, którymi powinni kierować się nauczyciele nauczający dzieci i młodzież. Wśród tych wartości jest między innymi wychowanie patriotyczne, etyka, odwołanie się także do etyki chrześcijańskiej i ci autorzy podręczników, którzy uzyskali akredytację, zgodę ministerstwa na to, aby te podręczniki były dopuszczone do nauczania w szkołach, muszą w swoich treściach odwoływać się do zasad, które są w podstawach programowych. Te podstawy programowe, zarówno z języka polskiego, historii i innych przedmiotów, są dużo bardziej szczegółowe niż te, które były poprzednio. Jeśli chodzi o samych nauczycieli, no przy ich zatrudnianiu nikt tak naprawdę nie robił badań mentalności i ich poglądów politycznych. I tu rzeczywiście nauczyciele mają bardzo różne poglądy, natomiast nie powinni ich uzewnętrzniać w trakcie lekcji. Oni mają za zadanie młodzież nauczyć myślenia, także myślenia krytycznego na lekcjach historii. O tym mogę mówić, bo ponad 20 lat uczyłem historii w liceum. Powinni uczyć uczniów podstawowej wiedzy, ale także umiejętności rozumowego podejścia do tego, co się do nich mówi. Bo przecież młodzież wychowywana jest nie tylko i wyłącznie w szkole. Nie oszukujmy się, do nich dociera także ta cała wiedza, ten szum informacyjny z internetu i z bardzo wielu różnych źródeł wiedzy, nie zawsze prawdziwej. I w szkole jest szansa na to, by wyprostować tę często śmieciową wiedzę i szansa także na to, aby wraz z nauczycielem dojść do prawdy historycznej, poznać polskich bohaterów, czy na lekcjach języka polskiego przypomnieć sobie tych autorów, którzy byli ważni w naszej historii. Przecież między innymi dzięki panu profesorowi Waśko zmienił się kanon lektur, zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej. Przywróciliśmy chociażby Sienkiewicza, który przez kilkanaście lat był praktycznie nieobecny w polskiej szkole, a mi trudno wyobrazić sobie rozmowę o polskiej kulturze, polskiej tradycji i taki dialog międzypokoleniowy, jeżeli młodzi ludzie nie będą wiedzieli, kim był Sienkiewicz, o czym pisał i dlaczego jego książki są ważne w naszej historii, w naszej tradycji. W naszym dzienniku, ale też na stronie W Polityce znalazłem takie oświadczenie na Dolnym Śląsku, taką jakby lojalkę. Pisała też o tym właśnie w Polityce pani kurator Nowak, mówi, że kiedyś, bo mówimy o tej ideologii, na ile Państwo jesteście odporni, albo na ile jesteście w stanie zapewnić, żeby taka ideologia nie miała miejsca w szkole, bo ja niżej podpisano oświadczam i zobowiązuję się do zaniechania wszelkiej działalności szkodliwej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Tak było kiedyś. Na dzisiaj nauczyciele mają według koncepcji ideologów neomarksistowskiego genderu
być odpowiednikami oficerów politycznych wspomagających zasady komunizmu społeczeństwu, jak ich zmusić do posłuszeństwa i sprawić, by ideologia była przekazywana najmłodszym. No i mają się zobowiązać, że będą zgodnie z wytycznymi burzyć stereotypy w pojmowaniu płci i na przykład równości. I taką, o, mam taką lojalkę, tutaj wymazany jest, kto się pod nią podpisał. No ale mamy Dolny Śląsk, oświadczenie, fundusze europejskie, różnego rodzaju granty. I teraz jeżeli nauczyciel ma się pod tym podpisać i się podpisuje, no to pytanie, na ile ma być wierny konstytucji, na ile ma być wierny swoim przekonaniem, czy że za pieniądze można zrobić wszystko. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zobowiązuję się do stosowania jej w prowadzeniu zajęć, w szczególności w zakresie przekazywania uczniom niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci spektrum możliwych wyborów życiowych. To jeden z, ale to rozumiemy, czym się to je, bo można by dalej cytować chociażby konwencję stambulską, którą też żeśmy ratyfikowali. I jakie państwo macie pomysły, albo jaki macie pomysł, żeby dać temu odpór, bo to są fakty. To nie jest, że to ja wymyślam, czy ktoś, albo bijemy pianę dla samej piany. To są fakty i pytanie, jak nauczyciele będą przekazywali prawdę, jeżeli mają odejść od stereotypów. No, kobieta nie jest tą, która jest matką, która jest rodzicielką. No to kim ona jest, prawda? Czy bym zacytował profesor Środę, bo to już w ogóle jakieś aberracje są. To są też, to są ludzie wykształceni. To są ludzie, którzy są brani do różnych stacji radiowych. I ostatnio w jakiejś stacji powiedziała, że eksperci, no, tak? No, zwierzęta obywatelami, tak? Te domowe współobywatele. Te, które, prawda, karaluchy jakieś, prawda, i szczury, to jest profesor. To będą mieli status uchodźcy. A zwierzęta dzikie, no to obywatele państw suwerennych. No jak można, prawda, coś takiego opowiadać i, no, i ja się boję, że tacy ludzie będą mieli można nie tylko dostęp do mediów, ale też dostęp do tego, że będą naciskali, myślę, czy pana ministra, czy w ogóle naciskali szkołę przez samorządy, bo samorządy też szukają pieniędzy. No i teraz każdy będzie taką lojalkę, kiedyś komunistyczną, dziś europejską, podpisywał. To jest kilka różnych elementów. Po pierwsze, żyjemy w państwie demokratycznym i każdy może mówić, nie obrażając kogoś innego, mówić, co mu ślina na język przyniesie. I część tych absurdalnych twierdzeń rzeczywiście wypowiadają nawet osoby z tytułami profesorskimi, o dziwo. No ale mówią to na własną odpowiedzialność. Media liberalne starają się wręcz forsować, nagłaśniać i reklamować tego typu poglądy i tego typu osoby. W niektórych stacjach telewizyjnych w zasadzie poza tego typu ekspertami, w cudzysłowie, to w zasadzie trudno znaleźć polityka czy tak zwanego eksperta o podobnych poglądach, jak chociażby występujących w telewizji Trwam. Czym innym jednak jest sytuacja w szkole. Tu nauczycieli, nie tylko nauczycieli, ale wszystkich obywateli naszego kraju ciągle obowiązuje polskie prawo i polska konstytucja. I polska konstytucja wyraźnie mówi, że chociażby związek kobiety i mężczyzny może być jedynie nazywany małżeństwem. To się nie zmienia i nie można innych poglądów propagować w szkole. Nie można również wprowadzać zajęć czy instytucji, organizacji, które chciałyby prowadzić zajęcia, które próbowałyby wprowadzać tę nową ideologię, tę ideologię genderową, o której ojciec wspomniał. Tu musi być wyraźnie zgoda dyrekcji szkoły, a dyrektor szkoły bez zgody rady rodziców nie może takiej organizacji, jakiejkolwiek organizacji wpuścić na teren szkoły. Nawet gdyby któryś z dyrektorów chciał to zrobić, to i tak na zajęciach dodatkowych, bo przecież na lekcjach, czy to języka polskiego, czy historii, czy nawet wychowania do życia w rodzinie, bo jest taki przedmiot funkcjonujący już od wielu lat z podstawami programowymi, który w trakcie kilkunastu godzin, w trakcie roku szkolnego sięga do spraw dojrzewania młodego człowieka, ale dojrzewania nie tylko i wyłącznie takiego biologicznego, cielesnego czy seksualnego, ale przede wszystkim do jego dojrzałości społecznej, dojrzałości psychicznej, dojrzewania do miłości,
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, do zakładania rodziny. Natomiast część organizacji tych lewicowych, liberalnych próbuje postawić świat na głowie, próbując młodym ludziom wmówić, że ważna jest tylko ich seksualność bez żadnej odpowiedzialności. My zdecydowanie jesteśmy temu przeciwni i wielokrotnie zarówno ja, jak i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że nie dopuścimy do tego, aby te skrajnie lewicowe, lewackie wręcz ideologie miały zmienić mentalność młodych Polaków. Dziś dyrektor, który będzie chciał na siłę wprowadzać tego typu programy czy organizacje, narażony jest na odpowiedzialność prawną. Kurator w ramach nadzoru nad tym, co się dzieje w szkole, nadzoru prawnego, może najpierw zażądać od dyrektora niedopuszczenia do organizacji tego typu zajęć, a jeżeli dyrektor nie będzie temu posłuszny, to może w konsekwencji doprowadzić najpierw poprzez samorząd, a jeżeli samorząd nie będzie podejmował decyzji, to także samodzielnie do zwolnienia takiego dyrektora. W tej chwili są już więc narzędzia do tego, aby to powstrzymać, a plus do tego jeszcze każdy rodzic, zgodnie z konstytucją, mając pierwszeństwo w wychowywaniu dzieci, także przed szkołą, to on ostatecznie decyduje, czy w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych jego dziecko będzie brało udział, czy też nie. Niedawno w okolicach początku roku szkolnego episkopat zresztą apelował do rodziców, ale także z tego, co pamiętam, nasz dziennik i telewizja Trwam, wzywały rodziców do tego, aby byli aktywni, aby zwracali uwagę na to, co się dzieje w szkole, czy któryś z dyrektorów, któryś z samorządów nie próbuje wprowadzić tam idei, które większości Polaków nie podobają się. Bez zgody rodzica małoletnie dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Każdy nauczyciel, każda organizacja, która chce wprowadzić jakieś dodatkowe zajęcia, zwłaszcza te dotyczące takiego życia intymnego, życia społecznego, zobowiązany jest do tego, aby zarówno dyrektorowi szkoły, jak i rodzicom przedstawić program tych zajęć, łącznie z programem szczegółowym, co będzie na zajęciach realizowane. Rodzice, nawet gdy zapoznają się z programem, a potem okaże się, że na zajęciach jest zupełnie co innego, to mają prawo do tego, aby dziecko nie uczestniczyło dalej w tych zajęciach. I to jest na razie te dwa elementy, możliwość nadzoru kuratora oraz aktywność rodziców i możliwość niedopuszczenia do tego, aby dziecko chodziło na zajęcia, na które rodzic nie chce posyłać swego dziecka, są skuteczną barierą. Ale przyglądamy się sprawie i jeżeli będzie potrzeba, to wprowadzimy jeszcze dodatkowe zapisy, które uchronią polskie dzieci przed tą ideologią, która ma całkowicie zburzyć dotychczasowy świat. No właśnie pytanie, w jaki sposób państwo chcieliby się zabezpieczyć. Ale to proszę zauważyć, że dotąd obecne rozwiązania prawne, o których mówiłem, są skuteczne, bo chociażby prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, w pewnym momencie podpisał przecież kartę LGBT i w ramach tego miały być prowadzone dodatkowe zajęcia w szkołach warszawskich. Pani kurator Mazowiecka wyraźnie w dwóch, z tego co pamiętam, pismach wskazywała, jakie są dzisiaj normy prawne i że samorząd nie ma tak naprawdę prawa do tego, aby samodzielnie kształtować program nauczania w szkole i że część przynajmniej zajęć, o których mówiło środowisko LGBT, jest niezgodna z podstawami programowymi i z polską konstytucją. I to zaskutkowało. W Warszawie tego typu zajęć nie ma, ale zgadzam się z ojcem, że niektóre z samorządów, zwłaszcza w tych dużych miastach, albo tam, gdzie są prezydenci czy burmistrzowie o bardzo lewicowym nastawieniu, próbują wprowadzać jakieś zajęcia dodatkowe. A nie boi się pan minister, że właśnie chociażby taka lojalka, że to będzie takie delikatne, ale mimo wszystko odchodzenie od tego, co stanowi podstawa programowa, co stanowi system wartości rodziców. Tylko dyrektor szkoły, ale także nauczyciel jest zobowiązany do tego, aby nauczać zgodnie z podstawą programową. Jeżeli... A kto sprawdzać takiego nauczyciela? Na co dzień kurator oczywiście nie wejdzie na każdą lekcję. To także prosimy rodziców o aktywność, bo to od ich aktywności zależy, czy to prawo w Polsce będzie przestrzegane. Jeżeli będziemy otrzymywali sygnały o tym, kuratorzy, bo to oni na co dzień nadzorują szkoły, że w której ze szkół nauczyciele, dyrekcja próbuje prowadzić zajęcia niezgodne z podstawą programową i z polskim prawem, na pewno będzie kontrola ze strony kuratorium. Jeżeli stwierdzimy takie naruszenia prawa, będą potem także kroki dyscyplinarne wobec nauczycieli czy wobec dyrektorów szkół. A nie boi się pan, że na przykład konwencja stambulska będzie takim wytrychem,
mimo że środowiska przed jej ratyfikowaniem, różne środowiska, zgłaszały, że ona po prostu wprost łamie konstytucję. Chociażby te stereotypy, kim jest mężczyzna i kobieta, jak wygląda wspólnota małżeńska. No, zdanie właśnie organizacji i prorodzinnych, i ta konwencja o przemocy wobec kobiet bazuje, prawda, tutaj konkretne są na przykład podane artykuł 25 ustęp 2 Konstytucji RP, który zobowiązuje władze publiczne do bezstronności w sprawach światopoglądowych i filozoficznych. Sprzeczna jest również z założeniami Konstytucji RP, gdyż uznaje tradycje, dorobek cywilizacyjny, rodzinę, ojcostwo, macierzyństwo za potencjalne źródło opresji, które powinno zostać wykorzenione. Narzuca genderową definicję płci, która wprowadziłaby zamęt do polskiego systemu prawnego, a zwłaszcza prawa rodzinnego. Czy tak, gdybyśmy dalej. I co więcej, później będzie taki komitet GREVIO, który będzie naciskał. Widzimy to, co się dzieje w krajach, które są wokół nas, które ratyfikowały, że coś się nie podoba, tak? Że podważane są fundamentalne wartości społeczne, jak rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Ograniczanie wiedzy o biologicznej naturze płciowości człowieka oraz stopniowe wprowadzanie ideologii gender do różnych kontekstów życia pod pretekstem walki z przemocą. I do nas też przyjdzie, że zgodnie z kalendarzem wyznaczonym przez Komitet GREVIO, Polska powinna przedłożyć swoje sprawozdanie z wdrażania konwencji stambulskiej. I to może być taki bad, mimo że to się kłóci z naszą właśnie konstytucją. Tam są co najmniej dwie sprawy. Po pierwsze, część zapisów konwencji jednak deklaruje pewne działanie państwa wobec przemocy wobec kobiet. I trudno odrzucić tego typu zapisy i powiedzieć, że Polska nie będzie chciała bronić kobiet przed przemocą. Tylko my nie jesteśmy niewydolni, jeżeli chodzi o tę sprawę. Dobrze, ale ojcze, ale proszę dać mi dokończyć. Czym innym są natomiast ta druga część przepisów, których część ojciec przed chwilą zacytował, ale trzeba wyraźnie stwierdzić, że ta konwencja nie jest prawem obowiązującym. W Polsce, tak jak i w większości państw Unii Europejskiej, choćby nawet w Niemczech... Się znowu wtrącę panu ministrowi, ale ta lojalka, dobrze, ale ta lojalka, którą podpisują nauczyciele, właśnie opiera się na konwencji stambulskiej. Konwencje ONZ-owskie w większości wypadków nie są prawem obowiązującym. To są deklaracje pewnych działań. Ta konwencja nie była podpisywana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast gdyby to było tak, jak ojciec mówi, że my musimy wykonywać wszystkie zapisy tej konwencji, to dzisiaj polski rząd byłby ciągany po jakichś sądach i trybunałach, dlatego że nie wykonuje konwencji stambulskiej. A przecież w szkołach nic się nie zmieniło. Nadal uczymy dzieci i młodzież, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. I wyraźnie mówimy, że są dwie płcie, a nie 50 kilka, jak niektórzy z tych ideologów próbują nam wmówić. I nie dopuścimy do tego, żeby zapisy tej konwencji, o których ojciec wspominał, obowiązywały kiedykolwiek. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że dziś środowiska LGBT nie potrzebują tego typu konwencji, żeby wprowadzać swoją ideologię. To tak naprawdę zależy przede wszystkim od woli rządzących w poszczególnych państwach. To przecież rządy francuski, belgijski czy brytyjski same modyfikują własne prawo, tak naprawdę zmuszając rodziców do tego, aby przyjmowały obcą im ideologię. My do tego nie dopuszczamy. My wyraźnie mówimy o tym, że w wychowaniu dziecka pierwszeństwo ma rodzic. To dlatego tak mocno stawiamy pozycję rodzica, także jego obecność w szkole, zwłaszcza w sprawach wychowawczych, aby zabezpieczyć się przed różnego rodzaju ingerencją tych środowisk lewicowych, czy próbą narzucenia nam jakichś rozwiązań ONZ-owskich czy jakichś innych organizacji międzynarodowych, które rzeczywiście próbują wprowadzać do systemów edukacyjnych tę ideologię gender. Przede wszystkim wola rządu, wola większości parlamentarnej ciągle decyduje o tym, czy ta ideologia może wejść do szkół, czy też nie. Ale można by się wycofać z takiej konwencji. Być może podejmiemy niedługo taką decyzję. Będę rozmawiał także z panem premierem, aby się zastanowić, aby także z tych powodów edukacyjnych i wychowawczych wycofać się z tego dokumentu. Patriotyczne wychowanie, takie no, różnego rodzaju projekty.
pamiętam kiedyś, wiele lat temu też były, żeby właśnie młodzież chociażby tej historii uczyć, żeby tej kultury narodowej uczyć. Czy Państwo myślicie o takich rozwiązaniach? Bo na to, co idzie za LGBT, czy za taką ideologią genderową, idą bardzo duże pieniądze z zagranicy, również przez samorządy. I pytanie, czy jesteśmy w stanie temu sprostać, żeby na przykład młodzież nauczyć czytać tą rzeczywistość, która próbuje ich wymanipulować, która próbuje im wywrócić do góry nogami ten porządek, kim jest na przykład mężczyzna, kobieta, jaka jest historia Polski. Czy takie Państwo też podejmujecie działania co do właśnie takiej właściwej edukacji? Jeszcze raz powtórzę. Zmiany programowe, które już dokonały się w szkołach podstawowych i wchodzą w tej chwili do szkół średnich, temu między innymi służą. Tam znacznie większą uwagę przywiązujemy do wychowania patriotycznego i wychowania etycznego, wychowania moralnego. Temu służą także choćby zajęcia religii, które są utrzymywane zgodnie z umową między państwem polskim a Watykanem, chociaż środowiska lewicowe od długiego czasu już zgłaszają postulaty, aby wycofać religię ze szkół i na pewno w Sejmie także będziemy za jakiś czas mieli projekty ustaw, które będą proponowały tego typu rozwiązanie. My chcemy utrzymać choćby wychowanie religijne, bo ono także służy takiemu wychowaniu moralnemu, nie tylko nauczaniu prawd wiary. Także staramy się propagować wśród nauczycieli postawy zachęcające uczniów do uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach patriotycznych. To stąd między innymi wezwanie do wspólnego śpiewania hymnu 11 listopada o godzinie 11:11, zainicjowane z inicjatywy młodych ludzi, takiej Rady Dzieci i Młodzieży, która funkcjonuje przy Ministrze Edukacji Narodowej. Po raz pierwszy pojawiło się jeszcze w ubiegłym roku. To także chociażby w okolicach Święta Zmarłych, chęć odwiedzenia naszych bohaterów, bliskich, a nie uczestniczenia na przykład w tęczowym piątku. Tu czasami jest moim zdaniem pewne zakłamanie medialne. Tęczowy piątek, pewnie wszyscy Polacy o nim słyszeli. A okazuje się, że szkół, które w nim uczestniczyły, to były tak naprawdę nieliczne, bardzo nieliczne wypadki. Na 20 kilka tysięcy szkół to zaledwie 100 czy może 200 szkół, gdzie były próby wprowadzenia jakiejś akcji związanej z tęczowym, tak zwanym tęczowym piątkiem. W akcji śpiewania hymnu uczestniczyły tysiące szkół, setki tysięcy nauczycieli, miliony uczniów i to pokazuje tak naprawdę prawdziwą skalę i to, co się dzieje w polskich szkołach. Nadal przytłaczająca większość nauczycieli, podobnie jak i rodziców, jest przyzwyczajona i przywiązana do tradycyjnego systemu wartości i chce, aby uczniowie, ale także i ich dzieci były uczone tradycyjnej moralności. I dopóki rodzice będą tutaj aktywni i będą współpracowali ze szkołą, nic nam nie grozi i żadne mody, żadne naciski także ze strony zewnętrznych organizacji, instytucji tutaj nie zmienią. Zgodnie z prawem unijnym sprawy szkolnictwa są wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Można podejmować, te instytucje zewnętrzne mogą podejmować różne odezwy, uchwały, deklaracje, ale dopóki rząd krajowy nie chce tego wprowadzić w życie, to możemy się czuć bezpiecznie. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do kontaktu telefonicznego. Telefony do naszego studia 56 651 00 11, drugi 56 657 00 12. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Dziś temat oświata i wychowanie w Polsce. Naszym gościem jest pan minister Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo? Halo? Telewizja Trwam? Halo, halo? To może jedno jeszcze pytanie.
co na przykład co do godzin wychowania fizycznego. Niedawno rozmawiałem też z jakimś rodzicem, że 4 godziny wychowania fizycznego, bezpieczeństwo różnego rodzaju, prawda, też dzieci czasem są przeciążone, a można by to zrobić jako takie zajęcia pozalekcyjne. Jak do tego też pan minister się odniesie? Dziś forma zajęć WF-u nie musi odbywać się tylko i wyłącznie na sali gimnastycznej. To mogą być także inne formy aktywności. To... Ale wiecie, wiele dzieci próbuje się zwolnić, bo to... mogłoby aktywność, prawda, przejawiać na SKS-ach, tak jak to kiedyś na przykład było, różnego rodzaju inne sporty, a tak no, często jest tak, że dzieci jednak no, szukają wolnego, bo są przeciążone. Moim zdaniem akurat zajęcia z WF-u nie powodują przeciążenia uczniów. One są wręcz takim oddechem trochę od zajęć rozumowych, intelektualnych, które odbywają się na większości przedmiotów. Niestety badania pokazują, że jest inny problem, że mamy coraz większy problem z otyłością i małą sprawnością fizyczną dzieci i młodzieży. Te zmiany cywilizacyjne, które wokół obserwujemy, coraz większe zaangażowanie młodych ludzi w media społecznościowe, w internet, w media elektroniczne powoduje, że młodzi ludzie zdecydowanie mniej się ruszają niż ludzie w moim wieku czy jeszcze starsi i to zaczyna grozić poważnymi chorobami cywilizacyjnymi. Innymi, nie tylko otyłością, ale także innymi. Stąd zdecydowano się w poprzednich latach na zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego. Kiedyś tych godzin było zdecydowanie mniej. Dziś część lekarzy postuluje, aby tych godzin WF-u było nawet jeszcze więcej, 5 czy 6 godzin w tygodniu. Okazuje się, że często rodzice nie są aktywni fizycznie, nie zachęcają swoich dzieci do tej aktywności i szkoła jest jedynym miejscem, gdzie dziecko tak naprawdę coś fizycznie robi. Niestety część rodziców także tego nie rozumie i załatwia, że tak powiem, zwolnienia swoim dzieciom, żeby nie daj Boże nastoletnia dziewczyna nie spociła się na sali gimnastycznej podczas zajęć. Telewizja Trwam, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Cieszę się, że pan minister jest, ojciec Tadeusz Rydzyk teraz, że pan minister jest. Pozwoliłem sobie zatelefonować. Dziękuję za pana posługę. Oby jak najlepsza. Daj Boże, to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo ważna dziedzina. Myślę, że to jest, państwo zwracacie i Bogu dzięki uwagę na gospodarkę, prawda, na 500+. Bogu dzięki, ale czy na podobne sprawy, ale wychowanie jest pierwsze. To już wiemy z historii, takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. I nauka i wychowanie, na przykład no tu bardzo często jest popełniany błąd, nie tylko w Polsce, że właściwie chce się dać wykształcenie, jakiś zawód, tak, ale bez wychowania, formowanie osobowości, w którym kierunku idziemy, to jest właśnie wychowanie również i do tego właśnie, do tego powołania nauczyciela powinno się dopuszczać podobnie jak do powołania, do realizacji powołania kapłańskiego, duszpasterskiego, to powinny być Powinno się chyba wypracować no, jakieś kryteria, kto może być nauczycielem. Kto może być nauczycielem? Nie każdy człowiek. Tak jak nie każdy może być lekarzem. Tak samo jak nie każdy może być duszpasterzem. Tak samo tutaj ta sprawa, jak nie każdy może być oficerem w wojsku, prawda? Tak samo i tutaj, a tu jest myślę bardzo wiele popełnionych błędów, a w czasie tych przemian no, po 89 roku, w tamtym czasie wielu uciekło również ze służb, które służyły ideologii komunistycznej, uciekło właśnie do szkół. Do szkół podstawowych, do średnich. Pamiętam jeden, w każdym razie mieliśmy takie spotkania z młodzieżą w Niemczech, jak pracowałem. I na co mi zwrócili uwagę tam? Dlaczego
tak dzieje się w Niemczech źle, dlaczego młodzież odchodzi od kościoła. I między innymi właśnie zwrócili mi uwagę na to, że po roku 68, po tej rewolucji roku 68 na uniwersytetach, wiemy, że to była ta lewacka rewolucja, wtedy owoce tej rewolucji, ludzie tej owoce tej rewolucji szli do szkół, między innymi również nawet do przedszkoli. I zobaczmy, jak, co nastąpiło tam, na zachodzie. Co się stało? Teraz rządzą w Europie ci ludzie, którzy no, byli skażeni tamtą rewolucją. To jako bardzo młodzi ludzie. Oni teraz rządzą. I właśnie o to chodzi. Tu w Polsce wychowywać. My mamy takie piękne wzorce, historia nam przyniosła fantastyczne wzory. Tylu bohaterów, chociażby z II wojny światowej, czy z tego czasu zmagania się z komunizmem. No i teraz to jest wojna cywilizacyjna i na Polskę jakoś szczególne jest natarcie. Teraz, w tej wojnie cywilizacyjnej. Nawet dzisiaj, jak słyszałem wiadomości z Brukseli i tamte wypowiedzi, tak, prześladowanie tych wszystkich sodomitów w Polsce, tak, otworzyć i tego, no, oni tak, żeby mowa nienawiści, no to jest takie bzdurne, to jest takie kłamliwe, to jest odwracanie uwagi od spraw, tylko właściwie jakby tylko płcią się zajmować i tylko no, tą dziedziną jakby zamiast rozumu jakby mieli w głowach tylko tę dziedzinę. No. Także to jest coś no, proszę wybaczyć, ale niewyobrażalnego. I właśnie mówią takie historie, ale nie mówią o mowie nienawiści do chrześcijan, do katolików. Tego nie ma. Jakoś nie zajmują się tym. Ewentualnie jeszcze muzułmanami, że nie wolno, czy Żydami. Tak, ale katolików to można niszczyć na przeróżne sposoby. No tak odbieram to. To, co dzisiaj słyszałem z tych wypowiedzi lewackich, tych, bo inaczej nie mogę nazwać tych eurodeputowanych z Polski, to jest jakieś lewactwo, takie antypolskie. Tak, i teraz tutaj szkoła, panie ministrze, od pana zależy bardzo wiele. Ale niestety, no jak ja usłyszałem, jak pan mówił przed chwilą, że na ileś tysięcy szkół tylko może 200 zrobiło ten tęczowy piątek. Jak to tylko? To ani jeden nie może. 200. No to przecież to są każdy człowiek, każdy, żaden nie może być zdeprawowany. Co robić? Co robić? Czy nie powinno być jakichś szczególnych spotkań również z nauczycielami, pedagogami, żeby im zrobić jakieś szkolenie ze specjalistami wybitnymi i tak dalej. Ja wiem, że pewno znowuż by się przyczepili ci niszczyciele do może i tak, no bo jeżeli oni nawet na uniwersytetach nie dopuszczają teraz to sympozjum w Krakowie i nie zgodzili się na UJ-cie, sympozjum, w którym brał udział ksiądz Oko, profesor Nalaskowski, ksiądz profesor, między innymi ksiądz profesor Bortkiewicz, minister Jaki i pani minister Kępa, no, nie dopuścili na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Toruniu chcieli zwolnić profesora Nalaskowskiego. Gdzieś na Uniwersytecie Medycznym zwolnili człowieka, gdy pokazywał szkodliwość homoseksualizmu.
zwolnili z pracy. No my jesteśmy, to jest wojna. To jest, nie wiem, czy w czasie komunizmu zwalniali tak szybko nawet katolików za poglądy. Nie jakoś wiem, że były szykany, ale żeby zwalniać z pracy, a więc gdzie my jesteśmy? To są metody totalitarne. I teraz ta ideologia, to jest straszna ideologia i właśnie te piątki. Na podstawie czego to robią? Jak można dopuszczać do tego? Rodzice często się nie interesują, bo zaufali szkole. Patrzę na kuratorów, teraz to powrócę do szkół podstawowych i średnich. Kuratorzy. To nie wiem, gdzie są tacy odważni. Ja myślałem, że tu w Pomorski kurator jest taki, ale gdy zobaczyłem pewien dokument odnośnie lektur, które, czy tam konkursów i jakichś lektur, które obowiązują do tego konkursu literackiego, no to zatrwożyłem się. To jest książka tej niby noblistki, to noblistka polityczna to jest. Tak, ostatnio, to jest coś, no primitywne jakieś przedstawianie spraw niezwykle, powiedziałbym, wrażliwych, o tak. Bardzo wrażliwych dla człowieka i to z tej dziedziny, którym zajmuje się właśnie gender między innymi. I to kurator zatwierdził. Ja myślałem, że tu jest, bo tak cenię bardzo panią kurator Nowak. To jest człowiek, który walczy o młodzież. Zresztą wychowany to jest człowiek, który w stanie wojennym, jako chyba studentka, był bardzo zaangażowany po stronie tej dobrej, polskiej i katolickiej. No i tutaj dba o to, za co jest, wiemy, jak jest traktowana. Nie wiemy, czy pan jej nie zwolnił, tak. To jest następna sprawa, ale właśnie to ten gender wchodzi i zobaczmy, co jest już teraz w szkołach. Dowiaduje się ze szkół dobrych. Szkoła katolicka prowadzona bardzo porządnie i mówią mi prowadzący, w szkole jest, zaczyna być modą jakiś taki mówić, że jest się homoseksualistą czy lesbijką. Szkole na początku szkoły średniej, czy szkoła podstawowa już. Tak. Jeszcze do niedawna to był taki patriotyzm, rozwijał się wśród młodzieży przepięknie i mieliśmy jakieś zapatrzenie się w żołnierzy wyklętych. To i odznaki nosili, jakieś koszulki, już bardzo wcześnie. A teraz coraz częściej tęcza sześciokolorowa. No trzeba coś robić i tutaj się temu przeciwstawić. Ja jestem, mówię to publicznie, nie wiem co jest. Bardzo się boję, że ta strona umownie prawa mówi to, co byśmy chcieli usłyszeć katolicy, a nie pilnuje się tych spraw do końca tak jak należy. Tak jak mówi się o ratowaniu nienarodzonych, ale nic się nie robi, żeby ratować. Prawda? Nic się nie robi. Jakoś tak, nie wiem, co to jest. Czy takie podwójne... Standardy? Proszę? Podwójne standardy? Nie standardy, tylko takie podwójne życie. No. Życie na pokaz, tak zależy do kogo idę. Prawda? Często tak zauważyłem, że politycy mówią to, co chcieliby usłyszeć ich słuchacze. A nie to, co jest. Nieprawda. Prawda ma być. Także bo dlaczego też się tak obawiam, panie ministrze? To już nie pana dotyczy,
Ale jak ja przeczytałem w jednym z tygodników wywiad i minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan premier, pan wicepremier mówi, położę się rejtanem w obronie ideologii gender na uniwersytetach. No to jest dramatyczne. Przecież ten wywiad, to jest napisane, to nie jest lapsus gdzieś. Myślę, że jest taki wywiad, nie podejrzewam, żeby nie był autoryzowany. No więc co? Danie sygnału komuś, jakiemuś Sorożowi czy innym takim, słuchajcie, u nas idzie wszystko w dobrym kierunku. Tak jak chcecie, jak te centrale światowe chcą. Prawda? Idzie, nie bójcie się nic. A do nas piękniej, w kościele piękniej i tak dalej. A później jeszcze dojdzie, że jeszcze w kościele będą cicho siedzieć. No i to idzie. I to pójdzie bardzo szybko. Przecież to się stało we Francji, to się stało w Niemczech, to się stało w innych krajach. Teraz widzimy, jak to idzie, to poszło przez uniwersytety, również katolickie. Zobaczmy ten synod, prawda, to droga synodalna w Niemczech. Czytam, po 2 dniach tego synodu już tam uchwalili, przegłosowali, że homoseksualizm to jest normalna sprawa. I inne sprawy, rozumiemy się. Bo to są już owoce tamtej szkoły, tamtych uniwersytetów i oni tak myślą. Człowieka można tak ukształtować, jak się kształtuje z plasteliny czy z innego materiału różne rzeczy. Tak samo człowieka się kształtuje. To nie jest, może to jest bardziej jeszcze wrażliwy niż plastelina. Ci inżynierowie świata, tak, oni wiedzą, jak to robić. Wiedzą, jak to robić. Także szkoła, jeszcze raz szkoła, patriotyzm, te wszystkie fundamenty, na których wyrośliśmy, jeszcze widzę jedno. I to jest jakiś chichot jest. Akurat w przyszłym roku 100 lat od urodziny największego z rodu Słowian, Jana Pawła II. Czego on nas uczył? Myśmy się tu powinni trzymać jak tonący brzytwy nawet. Trzymać się i iść za tym nauczaniem. To nie jest żadna chora bigoteria. To jest pokazanie, to jest to. W jakim kierunku idzie świat, to proszę popatrzeć, czy tam 2 biskupów nawet w tym we Włoszech przepraszało niedawno za nauczanie Jana Pawła II. To są też konsekwencje szkoły, uniwersytetów, że tak myślą, tych błędnego uczenia. I dlatego u nas powinno być jedno. W przyszłym roku beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. Bez niego nie byłoby tych przemian u nas. Bez niego nie byłoby Jana Pawła II. Bez niego nie wygrałby PiS teraz też. Bo to jest to, idzie się, to pracujemy, on pracował nad narodem. I później następni pracowali, jak Jan Paweł II i iluś wspaniałych ludzi, prawda, świeckich i duchownych. No, a tutaj takie rzeczy przeżywamy, a tutaj szkoła idzie na lewo. Niestety te podręczniki, nawet no nie, ojcze, do pierwszej klasy, no nawet proszę. No nie, ojcze, nawet, dyrektorze, z częścią. Ale zaraz, tak. Panie ministrze, nawet podręczniki z serii Szkolni Przyjaciele zostały zatwierdzone przez MEN i proszę zaglądnąć, co tam jest. Trzeba zaglądnąć. Pani Zalewska tego nie zrobiła, niestety. Niestety nie zrobiła tego i właśnie podręczniki też. Nie tylko samorządy. To tam, to przecież, no, to jest dramat. W tej chwili jest dramat i naprawdę albo pan będzie bohaterem, naprawdę, albo, czy ten rząd, to będzie bohater, albo się wpiszą w niszczenie Polski. Wczoraj byłem, proszę pana, w Puszczy Białowieskiej. Dziwię się, że rząd do tego dopuścił, co jest.
profesor Szyszko robił. 50 tysięcy hektarów puszczy gospodarczej, 10 tysięcy hektarów puszczy tej Parku Narodowego. Mówią mi, że przynajmniej 2/3 już jest zniszczone. Patrzyłem na te kikuty drzew, na te powalone drzewa, na ten smutek, tylko smutek, tam jest cmentarz. No. Zwierzęta jeszcze, które jeszcze tam są, to idą na brzegi coraz bardziej, tym bliżej ludzi, tam gdzie jeszcze to nie jest zniszczone. No niszczyli, Unia Europejska niszczyła, wszyscy milczą, profesora Szyszkę, pak, nie ma. Taki światły człowiek. To nie był głupi człowiek, a teraz wszystko się zmienia wszędzie. I w Ministerstwie Klimatu, i gdzie indziej. Tak jest, panie ministrze, przecież my to widzimy. Nam zależy na Polsce. Ja jestem katolikiem i Polakiem. I zależy mi, wiemy, jakie to jest dziedzictwo, co mamy. My pilnujmy tego. Nie, Niemcy nam nie dadzą tutaj tego ducha dobrego, ani Francuzi, ani widzimy, którym biorą. I się nie ma co bać. Przeżyliśmy nasz szwedzki, przeżyliśmy radziecki, to i masoński powinniśmy przeżyć. Przepraszam, że tak pan tego nie mówił, ja mówię. Jest pana zależność, to jest wielkie bohaterstwo będzie. To nie jest. Na pewno pan ma w ministerstwie pełno ludzi, którzy to jest stary aparat cały. Tam będą sypali piasek w tryby i nie tylko. Ale tym bardziej właśnie dzieci i młodzież. Za parę lat PiS nie wygra wyborów. To lewactwo idzie w ten sposób i to właśnie tu przez rozkład moralny. Tak. A jeszcze proszę pana, zobaczmy katecheza. Jeżeli jest katecheta dobry, to Bogu dzięki. Gorliwy. Różnie to jest. Tak, ale jeszcze po jednej godzinie, prawda? Nawet w takiej pobożnej diecezji, jak w Przemyska, gdzieś tam pod Ustrzykami czy Błuszczykach, jedną godzinę, bo pieniędzy nie mają. To jest obłudne. Pieniędzy nie mają. Niech nie wydają na głupoty. Pierwsze jest kształcenie dzieci i młodzieży. W Warszawie jedna godzina. Gdzieś tam jedna godzina. Kochani, to jest pierwsze. Jak nie będzie dobrego kształcenia, nic nie będzie. Jak nie będzie wychowania, nic nie będzie. I to jest dramat w tej chwili. To się dokonuje dramat i to 3 lata, 4 lata będzie takie tąpnięcie, że się nie pozbieramy. Ani jednej godziny bym nie marnował teraz. Tylko się ostro był do pracy. I właśnie tu lektury, książki, tego. I panie ministrze, nie to, że tylko w 200 miastach, nie, szkołach nie były te tęczowe piątki. Żadnych nie powinno być, bo to jest deprawacja. Trzeba ludziom to wytłumaczyć i młodzież to zrozumie. Trzeba powiedzieć im o tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, ojcze dyrektorze. Panie ministrze. Ojcze dyrektorze, tyle ojciec poruszył spraw, że chociaż do kilku spróbuję się odnieść. Trudno, żebym jako minister edukacji odpowiadał choćby za Puszczę Białowieską, choć jest ona mi bardzo bliska, bo sam pochodzę z Podlasia, mieszkam w Białymstoku. Sam już wiele lat temu, kiedy rządziła jeszcze Platforma z PSL-em, próbowałem interweniować i pozwolić leśnikom, aby chronili puszczę przed kornikiem. Ale trudno dziś oskarżać rząd Prawa i Sprawiedliwości za skutki decyzji, które zostały wydane kilka lat temu, kiedy był moment, kiedy można było jeszcze ratować puszczę, to wtedy tego nie zrobiono. A dziś niestety mamy konsekwencje tamtych działań. Ja zgadzam się tu z panem profesorem świętej pamięci Janem Szyszko. Też kilka razy byłem w Puszczy Białowieskiej i miałem identyczne podejście jak on. Trzeba było po prostu leśnikom pozwolić, tak jak przez wiele stuleci, skutecznie walczyć ze szkodnikami takimi jak chociażby kornik drukarz. A dziś Puszcza Białowieska jest niestety zniszczona. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Jej odbudowa będzie trwała co najmniej kilkadziesiąt lat. Element drugi. Trudno nie zgodzić się z ojcem dyrektorem. Ja absolutnie nie podpisałbym się, a wręcz krytykowałem takie wypowiedzi pana
premiera Gowina mówiącego o tym, że będzie rejtanem kłać się, jeżeli ktoś będzie próbował gender wyeliminować z uczelni. Uważam, że tego typu badania, tego typu kierunki po prostu nie powinny być finansowane przez państwo. Dziś Polska, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ojciec dyrektor częściowo o tym wspomniał, jest jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie jeszcze próbujemy bronić się przed tą dyktaturą lewackiej ideologii. To dlatego między innymi Polska jest tak mocno krytykowana, posługuje się także kłamstwem i chociażby to, o czym ojciec dyrektor mówił o ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, gdzie używano kłamliwych argumentów, kłamstw wręcz na temat tego, jaka jest choćby sytuacja osób o odmiennej orientacji seksualnej. Przecież nikt w Polsce ich nie prześladuje, a tam padały liczne oskarżenia o tym, że Polska jest krajem, w którym w zasadzie każda osoba o innej orientacji seksualnej jest od razu atakowana, mordowana niemal na oczach policji, urzędników i nie wiadomo kogo jeszcze. No to jest przedstawianie fałszywego obrazu Polski na świecie. Próbujemy się przeciwko temu bronić, ale sprawa nie jest łatwa, jeżeli jesteśmy sami praktycznie na tym polu i nie mamy wsparcia ze strony innych polityków. Parlament Europejski jest tak naprawdę lewicowy. Nawet partie, które w nazwie mają określenie chrześcijańska demokracja, dzisiaj z etyką chrześcijańską, z moralnością chrześcijańską niewiele mają wspólnego. Jeśli chodzi o samo szkolnictwo, tęczowe piątki, one ostatnio odbywały się w ten sposób, że nie było szkół, które to organizowały, nie było dyrekcji czy nauczycieli, które to organizowały, tylko były organizacje zewnętrzne, które nie wchodziły do szkół, tylko namawiały na przykład młodych ludzi do tego, żeby przebierali się w kolorowe ubrania. No to to było rozumiane jako tęczowy piątek. Na razie nie jest to jeszcze w takiej formie groźne, ale to dlatego dzięki zdecydowanej postawie kuratorów ministerstwa, gdzie wyraźnie mówiliśmy, że działania niezgodne... W takiej przestrzeni blisko szkoły oswajanie. No dobrze, ale my wyraźnie mówiliśmy, że nie pozwolimy na to, że aby jakieś organizacje zewnętrzne wchodziły z tego typu ideologią. I to powstrzymało, bo ten tak zwany tęczowy piątek miał, tak jak mówiłem, skalę niewielką. Nawet to nie było 200 szkół, bo 200 to chyba było w tamtym roku, tylko jeszcze mniej. I to było tak, że przyszli uczniowie na przykład na kolorowo ubrani. No trudno tego typu działaniom się w jakiś sposób przeciwstawiać. Zgadzam się z ojcem, z dyrektorem, że trzeba kształcić dobrze nauczycieli. My zdajemy sobie sprawę, że muszą, że jest to zawód wręcz misyjny, ale to już powiedział, zmieniamy. Tylko że to, co minister Gowin powiedział, on się pod tym podpisał. Jeżeli to będzie dalej forsowane, to pytanie, jacy nauczyciele po takich studiach przyjdą do szkoły podstawowej czy średniej? Ale to niech minister Gowin sam się z tego tłumaczy. On tłumaczył, że chodziło mu tylko i wyłącznie o swobodę wypowiedzi na uczelniach. I mam nadzieję, że bardzo zdecydowanie zareaguje na te przykłady, o których mówił ojciec dyrektor, kiedy nie pozwala się na swobodną dyskusję, choćby na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednym z najbardziej znanych polskich uniwersytetów. Nie może być tak, że ideologia lewicowa jest tam wręcz hołubiona i otaczana opieką, a przeciwne poglądy, które mówią o szkodliwości takiej ideologii, nie są w ogóle dopuszczane do dyskursu i to trzeba zmienić. My zgadzamy się, że także nauczyciel musi być dobrze wykształcony i mieć właściwą postawę etyczną. Do tego zobowiązuje prawo. I my już doprowadziliśmy do tego, że zmieniły się standardy nauczania, kształcenia nauczycieli, ale to potrwa kilka lat, zanim pierwsi nauczyciele według tych nowych standardów wykształcenia pojawią się dopiero w szkołach. Proszę również zrozumieć, że szkoła jest tylko jednym z elementów naszego życia. Obok działa ogromny świat wirtualny, przestrzeni propagandowej, społecznej, na którą szkoła tak naprawdę nie ma wielkiego wpływu. To dlatego bardzo często mówimy o tym, że tylko i wyłącznie wspólne działanie szkoły i rodziców, i aktywnych rodziców pozwoli nam wychować kolejne pokolenie na takich ludzi, jakich my byśmy chcieli ich wychować. Dziś część rodziców zupełnie nie interesuje się tym, co jest w szkole, a ogromną rolę w wychowaniu tych dzieci odgrywa nie tylko szkoła, ale rówieśnicy, ale i także telewizja, internet, media społecznościowe. One także w ogromnej mierze wpływają na to, jak kształtowane są kolejne pokolenia Polaków. Dziś sama szkoła nie jest w stanie samodzielnie ukształtować młodych ludzi. Tu
przy ogromnym wysiłku, wspólnym wysiłku szkoły i rodziców mamy szansę, że większość Polaków będzie wychowana tradycyjnie w moralności chrześcijańskiej. Ale sama szkoła na pewno sobie z tym nie poradzi. A dla rządów Prawa i Sprawiedliwości wychowanie Polaków jest bardzo, bardzo istotne. O tym nie tylko mówimy, ale staramy się to także wcielać w życie. Ale to są procesy długotrwałe. Nie da się wszystkiego zrobić od razu. Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Agnieszka z parafii ojca Pio na Gocławiu w Warszawie, mama większej rodziny. Panie ministrze, chciałam bardzo podziękować za pana jasne takie stanowisko. Mam tutaj na myśli kwestie wychowania i zagrożeń związanych z rewolucją kulturową. Ale też chciałabym usłyszeć pana odpowiedź odnośnie takie mam dwa obszary niepokoju. Pierwsze związanych z edukacją. Pierwsze to jest pozycja, bo mówimy, prawda, że tutaj jest bardzo aktywne te środowiska, które będą nam deprawować dzieci. Ale z kolei wydaje się, że nie dość dbamy o to, co do tej pory mam w systemie edukacji. Mam tu na myśli wychowanie do życia w rodzinie, które od ponad 20 lat jest programem, wydaje się, że bardzo mądrze, prawda, prowadzającym tą edukację seksualną typu A, czyli w tym w odniesieniu do małżeństwa, do czystości. I są to dobre programy opracowane. Jakie jest moje pytanie? Pytałam i nauczycieli w szkole, którzy się tym przedmiotem zajmują. Niestety dowiedziałam się, że nie ma szkoleń jakichś, że nie ma w obrębie ministerstwa, tak jak kiedyś było takie stanowisko osoby odpowiedzialnej za poziom merytoryczny tego przedmiotu w Polsce, jakieś konsultacje, jakieś doradztwo metodyczne na poziomie kuratoriów. Był moment, że to wszystko funkcjonowało. Teraz się wydaje, że osoby, które uczą tego przedmiotu, są jakby zostawione same sobie, bo z jednej strony narzekamy, że wchodzi nam obca ideologia, będzie deprawować nasze dzieci, no ale mamy tak świetne, zresztą są badania, potwierdzają, że ta edukacja seksualna typu A, która właśnie jest odniesiona do kontekstu szerszego, małżeństw, rodziny, no jest jakby niewykorzystana. I przecież jeżeli mamy takie zaniedbanie, to tylko patrzeć na tych przyspieszonych tak zwanych nauczycieli, edukatorów, doktorów, przecież na tych studiach genderowych to jest po prostu masowo są produkowani, że niestety będą wchodzić do szkół, bo oni po prostu są już gotowi. Więc tutaj mam pytanie, czy pan minister przewiduje w tym obszarze zmiany? Czy będzie doradca metodyczny? Czy będą szkolenia dla nauczycieli, żeby ten przedmiot był na najwyższym poziomie? Bo on jest taki ważny. I druga rzecz, którą chciałam ci poruszyć, jeżeli mogę jeszcze, to też dochodzą nas, rodziców, takie niepokojące sygnały, że po prostu w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie, ale na przykład jakby jest wprowadzana, niestety, trzeba to jasno powiedzieć, ta deprawująca ideologia, która po prostu podważa podstawową prawdę płciowości człowieka i naukę o małżeństwie jako relacji mężczyzny i kobiety. Pod jakim płaszczykiem właśnie? Na przykład spotkałam się ze znajomą, też mamą licznej rodziny z Poznania, która no, mówiła mi, czy ja słyszałam, że w Poznaniu i daje przykłady tych zajęć z pierwszej pomocy, chyba opisywał bardzo też nasz dziennik, gdzie pod płaszczykiem tych zajęć osoba transseksualna je prowadzi. Dzieci są przerażone, są jakieś przekazywane informacje, których na pewno rodzice w większości nie chcieliby, żeby ich dziecko było w ten sposób indoktrynowane. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nikt temu nie zapobiegł, prawda? Też słyszymy, że szkolenia dla nauczycieli różnego typu, takie podwyższające kwalifikacje, czy pewne zajęcia są niejako powiązane. Słyszeliśmy o tym, pisał nasz dziennik, że nauczyciele, żeby przejść czy dostać jakiś certyfikat, zaliczyć szkolenie, muszą podpisać jakoby taką lojalkę, że będą respektować to tak zwane równe traktowanie w stylu gender, prawda, w postawie i będą jakby w ten sposób przekazywać prawdę antyprawdę o rodzinie i płciowości. To i bardzo niepokoi.
Pani Agnieszko, bardzo dziękuję, bo chcielibyśmy jeszcze mieć chwilkę na odpowiedź. Jeszcze ostatnie pytanie. Tak? Dlaczego na przykład w olimpiadzie z języka polskiego z zeszłego roku i poprzednio, akurat moje dzieci były zainteresowane, no były teksty, panie ministrze, które bardzo były fragmenty jakiegoś utworu, ale jak się czytało, no to właśnie nie opisywały po prostu, w tych fragmentach nie był zaprezentowana prawdziwa miłość i relacja i osoba, i prawda o osobie ludzkiej. Proszę się przyglądać, jakie teksty są tworzone, bo te dzieci potem nad nimi się pochylają i też nas, rodziców, nie ma na to zgody. Proszę powiedzieć, jak ministerstwo to widzi. Dziękuję za głos. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Już po pierwsze mówiłem już o przedmiocie wychowania do życia w rodzinie. To jest właśnie odpowiedź na postulat wprowadzenia wychowania seksualnego do szkół. Ten przedmiot ma podstawę programową, w której wyraźnie mówi się to, o czym pani Ewa mówiła, że seksualność człowieka nie jest czymś wyodrębnionym, że ona jest fragmentem tylko nas, ludzi. I przede wszystkim trzeba młodego człowieka nauczać, pokazywać, że on dorośleje, ale także powinien dorosnąć pod względem społecznym, intelektualnym, że ta seksualność nie powinna być oderwana choćby od miłości, sympatii, związku z drugim człowiekiem. Nie jest to przedmiot obowiązkowy. Tak jak wspominałem, on jest w zakresie kilkunastu godzin w skali całego roku dla uczniów, dla rodziców, którzy wybrali chęć uczestniczenia dzieci w tym przedmiocie. To także i postulat do rodziców, aby zechcieli korzystać z tego typu zajęć, bo na razie zakres nauczania tego przedmiotu jest bardzo, bardzo skromny. Ale rodzice mają możliwość, jeżeli sami nie wiedzą, jak choćby z dziećmi rozmawiać na te tematy intymne, to warto, aby zechcieli wysłać dzieci na wychowanie do życia w rodzinie, bo to jest przedmiot, który pomoże im wychować dzieci, pomoże im wychować dobrze. Element drugi. Nie ma czegoś takiego, że nauczyciele muszą uczestniczyć w zajęciach, które są finansowane na przykład przez Unię Europejską. Każdy ośrodek metodyczny, który podlega czy to marszałkowi, czy staroście, jest zobowiązany do tego, aby organizować szkolenia we własnym zakresie, niekoniecznie sięgając po środki unijne. I tam nie naucza się ideologii gender. I sprawa jeszcze jedna była. To drugie pytanie pani Ewy. Bo to wychowanie do życia w rodzinie, to mówiliśmy. Wyleciało mi z pamięci. Jeszcze jedno pytanie było. Ale my zgadzamy się, że była to mowa chyba o samorządach, które próbują wprowadzać jakieś zajęcia pod płaszczykiem innych zajęć. Jeszcze raz powtórzę, no kurator nie jest... Za to właśnie o tej osobie transseksualnej, która prowadziła zajęcia z pierwszej pomocy. No kurator nie jest w stanie zwizytować każde zajęcia, które odbywają się w szkole. To są przecież setki tysięcy zajęć, które odbywają się codziennie w szkołach. Kilkadziesiąt tysięcy szkół, ponad pół miliona nauczycieli. Wizytatorów jest w skali kraju wielokrotnie mniej. To jest fizycznie po prostu niemożliwe. To dlatego jeszcze raz apel do rodziców. Jeżeli mają jakikolwiek sygnał, że dzieje się coś złego na zajęciach, że pojawiają się tam osoby, które absolutnie nie powinny mieć kontaktu z dziećmi, prosimy o kontakt z kuratorami. Wtedy możemy interweniować, wtedy możemy wymagać, aby zajęcia przestały się odbywać, albo osoby, które nie są do tego przygotowane, czy nieodpowiednie treści przekazują, aby już więcej tych zajęć nie prowadziły. Także jeszcze raz apel, bez wspólnego wysiłku szkoły, rodziny, rodziców nie osiągniemy takich efektów, jakie byśmy chcieli. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za to spotkanie, za rozmowę i czas poświęcony naszym widzom. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Temat oczywiście podejmiemy jeszcze na antenie Radia Maria o 21:30. Za już bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.